Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Ja jestem SaveMod, a dzisiaj lecimy z pełnym randomem. Nie wiadomo, co się wydarzy i do tego zagramy sobie na mapce z poziomu Advanced. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Będzie to Pink's Reverse, czyli nowa mapka oczywiście, z Custom Maps, więc lecimy na hardzie, bo inaczej przecież się nie grywa tutaj. Gramy tylko i wyłącznie na hardzie. Pamiętaj oczywiście zostawić kciuka w górę w tym momencie pod tym filmikiem, żeby YouTube mógł go lepiej spozycjonować i pokazać go innym osobom, no bo inaczej go nie pokaże nikomu. No taki jest kochany nasz YouTube, każdy o tym dobrze wie, więc lecimy z koksem. Zacznijmy sobie od jednostki za 610. Tak, nie zaczynamy od bomb shootera, ale od losowej jednostki za taką kwotę. Ice małpka, słaby wybór, zmienimy ją. Dobra, nie jest źle. Jeszcze tylko jaki pocisk otrzymamy. Aj, pocisk z tak shootera. Bardzo krótki, bardzo słaby. Kolejna jednostka. Dart małpka, ale co będziesz miała, ty dart małpko? Naprowadzające pociski od Saba. Dobra, to jest mocna jednostka. To będzie, że ona nie kosztowała mi nic. To trzeba zmienić, bo ten tak shooter nam całkowicie tutaj nic nie pomaga. Nie wykupujemy się, więc gramy tak jak się uda. Jeśli się nam nie będzie udawało grać, to oczywiście będziemy znowu powtarzali całą rozgrywkę. Okej, co to jest za pocisk? Naprowadzające pociski. Chyba to jest środkowa ścieżka Saba. Tak mi się wydaje. Środkowa ścieżka Saba to może być jak najbardziej. Dobra, losujemy kolejną jednostkę taniutką tutaj. Dobra. Paradoksalnie, wam to już mówiłem nieraz, tak shootery są chyba jedne z najsilniejszych, bo one najfajniejsze kombinacje mogą mieć, bo najwięcej pocisków z nich wylatuje. Jeśli jeszcze dostaniemy mocne pociski, to w ogóle wtedy jest miodzio. Kolejna jednostka w tym miejscu? Mag. Dobra, dostaliśmy maga, ale to jest zwykły mag bez dolnej ścieżki z naprowadzaniem, więc go sobie zmienimy. Zobaczmy, co będzie teraz. Bomb shooter! Okej, zostawiamy go. Nie, to jest mortar. Mortar. Dajmy go na strongi. Mortara musimy zostawić, bo potrzebujemy coś na bicie lidów. Lidy są strasznie ciężkie do pokonania, więc to musimy mieć koniecznie. Kolejna jednostka w tym miejscu. Kolejny tak shooter i kolejny jakiś kozacki. Pociski chyba druida, ale który to jest druid? Chyba zwykły, prawda? To będzie chyba zwykły druid 000, może 010. Chyba, że to już jest z górną ścieżką pod lidy. Zobaczymy, czy będzie on bił lidy, ale podejrzewam, że chyba jednak nie. Dobra, postawmy sobie teraz Benjamina, oczywiście bohater też nam się zmieni. Dostaliśmy, ha. On chyba nie usuwa kamo. No ja już to chyba testowałem nie raz. One chyba nigdy nie usuwają kamo. Bumerang. Słabe. Zmieniamy. Okej. Dobra, naprowadzające pociski. Ale tu jest mała szansa, że on już usuwa kamuflaż. Tylko, że on jest w takim miejscu, że tylko by usuwał dla jednej ścieżki, dla tej. Nie wiem, czy to cokolwiek by nam zmieniło. Chyba niekoniecznie. Badajmy go na first i go zmienimy nawet na coś innego. Dobra, co tu mamy? Dobra, mamy pociski jakieś chyba dartowe. To są chyba jakieś dartowe pociski, ale wydają się silne, więc to zostawimy, bo wydają się one naprawdę mega silne, więc zostawmy go w tej postaci. One są oczywiście za grapeshota, więc one są naprawdę wow, dobre one będą. Ale kolejna jednostka. Potrzebujemy coś do lidów. Okej, kolejny mortar. Kolejny mortar. Zdecydowanie. Podstrągi. Nie, to jest... Aj, to jest glugunner. To jest glugunner, nie mortar. Okej, zmieniamy cię. Nie chcę mieć glugunnerów. Glugunner to jest naprawdę jakaś jedna wielka porażka. Mag. Maga też zmienimy, prawda? Maga nie chcemy, takiego czystego, żeby mag miał pociski maga, bo to nie jest fajne. Tym bardziej, że one nie są jakieś... Chociaż są mocne. No bo nie, zostawimy go. Bo chyba nie mam nic do bicia kamo, tak sobie teraz właśnie widzę. Chyba nie mam nic na kamuflaż, to jest troszkę słabe. Dobrze. Czy my coś tutaj zmienimy? Ty masz... Jaki ty masz pocisk? Halo? Ty masz pocisk, dobra, ty masz pocisk również Saba. Ciebie zmienimy w takim razie. Okej, kolejny kolega z tym. Co masz? Naprowadzające pociski, bo zostawiamy ciebie też. Ja mu po prostu mówię, ja zawsze jak mam tak shootera, to ja go prawie zawsze zostawiam. Bo on jest kozacki. Okej. Mamy pocisk, to teraz pytanie, co ty robisz? Co ty masz za pocisk? A, no właśnie, to jest ten cały ból, że trzeba teraz jakby wywnioskować, co to może być. Nie będziemy kombinowali, zmieniamy cię. Dobra, tutaj nie wiadomo, co to jest, zmienimy znowu. Okej, potrójne pociski, to chyba zwykłe pociski. Ja mam wrażenie, że jak buduję drugi raz przy tej samej jednostce pociski, to mam jednostkę ze swoimi własnymi atakami. Tego też zmienimy to na coś innego. Okej.
Co to jest? Magowy pocisk? Serio, nie mam... Chyba jest jakiś... Widzicie? Jest pocisk tutaj. Leci pocisk. Zmieniamy go. Oczywiście go zmieniamy. Nie mam pomysłu, co to robi. Zmienimy go ponownie. Tutaj. Też nie wiem, co on robi. Całkowicie nie mam pojęcia. Kamu, mam wielki problem z kamuflażem. Bo ty w tym momencie jesteś w stanie bić kamuflaż i to chyba wykorzystam troszeczkę. Czyli będę budował w tym miejscu jednostki. Zostawię tą wioskę na razie, bo potrzebuję koniecznie coś, co mi daje bicie kamu, bo inaczej będzie mi bardzo ciężko cokolwiek tutaj zrobić. To jest dla mnie mega ważne. Okej, mam... Ej, to jest ciekawa jednostka, bo ma speeda. Tylko co masz za atak? Aj, zwykłego tak shootera. Nie chcemy go. Zwykłego nie chcemy? Okej, ten może być ciekawy. Tylko co ty masz? Wybuchy? Czy to może być z wybuchami? Bo jeśli on jest z wybuchami, to może być naprawdę mocne. Patrzcie, jak tutaj strzelają w niego. Tak, to jest on, ma wybuchy. On ma wybuchy. Damy radę? Daliśmy radę to przetrwać. Okej, tego zmieniamy w takim razie. Co ty będziesz miał tutaj nowego do dyspozycji? Bomba. On strzela bombkami. Dobra, to jest atak na pewno. Bomb shooter, dolna ścieżka, trzeci tier. Po prostu te rozpryski, tylko czy to mi się przyda? To jest przeskakiwanie jeszcze chyba między celami. No nie wiem, czy to działa, to przeskakiwanie. Zmieńmy go. To nam nic nie daje, ten pocisk. Zmieniamy go znowu. Okej, kolejny kolega. Co to będzie? Nic nie widzę ciekawego w tym. Znowu zmieniamy. Dobra, i teraz co to będzie? Ej, nic nie widzę, serio. Jaki to jest atak? Dobra, mam normalny atak, więc on chyba nic nie ma. Tak, to jest zwykły druid. To jest zwykły w tym momencie druid. Jakby dostał on swoje normalne ataki, więc go oczywiście zmieniamy, bo nie bawimy się w normalne jednostki. My chcemy te przechore jednostki. Najbardziej dziwne jednostki chcemy tutaj zachować. Okej, to jest chyba druid jakiś. Ale usuwa kamo. Jojku, mamy problem. Houston, mamy problem spory. Dobra, to jest leciutki problem w tym momencie, bo nie może, bo troszeczkę za bardzo obrywamy. Dobra, potrzebujemy coś bijącego, mocnego. Co ty masz? Proszę, miej coś mocnego. Ej, uderz. Pokaż, co tam chowasz. Dobra, zmienimy jego może. Dobra, bumerang. Bumerang jest spoko, on powinien być w miarę mocny, więc go sobie tutaj zostawimy. Zmienimy tylko u góry, bo nie wiem, co on robi za bardzo. Dobra, co ty masz w sobie? Nie widzę, więc zmieniamy ciebie również. Kolejny kumpel. Wybuchy jakieś. Dobra, wybuchy, zostawiamy. Wybuchy mogą być jak najbardziej. Je sobie tutaj zostawmy póki co. Tego zmienimy na coś innego. Nie pamiętam, co to było, ale mogę to zmienić. Okej, zarabianie. Będziemy troszkę zarabiali pieniążków. I tutaj, okej. Juggernaut. Juggernauta zdecydowanie chcę. Tylko pod firsty bym go jednak ustawił. Wiem, że może firsty, no nie zawsze są najlepsze, no ale jednak wolę mieć go pod first. Bo ten zostawiamy, on bardzo fajnie bije, więc go sobie tutaj zostawimy. Ciebie zmienimy. Co ty masz? Co ty masz? Pokaż mi, co ty masz. Wybuchy jakieś. Zmieniamy cię. Okej, daleki zasięg. Z krytami. Tylko co masz w sobie? Co ty potrafisz? Ojej, to jest alchemik. To jest alchemik. Kolejna jednostka. I wnioskowanie, co ona może robić. Robisz? A takie... Ha, strzałki puszcza, super. Dobra! To jest kozak, zobaczcie na niego! Strzela rakietami, bomb shooter, środkowa ścieżka. Tylko nie wiem, czy to jest drugi tier? Ale zasięg ma duży zasięg. I dobra, on powinien być naprawdę mocny. Okej, jakieś bombki lecą, nie wiem od kogo te bombki, od ciebie? Aj, ujojku! Wait, Houston, mamy problem dosyć spory. Dajcie mi coś bijącego, kamuflaż tutaj szybko. Okej? Miejmy ciebie lepiej. Okej, mamy nową jednostkę tutaj, jakieś pociski jakie zwykłe. Nie, to mi się nie przyda. Tu mam alchemik, nie, alchemika nie chcę. Nie alchemik. To też nie. Ten szybko bijący, okej, on może być, to jest mortar jakiś. To jest mortar? Mortar? Nie? To nie mortar? Ojojku, potrzebuję coś mocnego. Coś takiego naprawdę bardzo mocnego w tym momencie.
Postawię to specjalnie w tym miejscu, żeby jakby było w stanie bić każdy rodzaj, bo to jest bardzo ważne nawet w tym momencie, żeby to biło każdy rodzaj, ale muszę znaleźć coś na tyle silne, żeby było w stanie mnie bronić, bo inaczej będzie mi bardzo ciężko z czymkolwiek. Zobacz, ty możesz być fajny. Ty możesz być fajny, bo tu mamy skilla zawsze. Tu mamy skilla, więc w razie W użyjemy skilla, on nam troszkę tutaj pomoże w tej całej naszej taktyce. Postawmy, powiedzmy, alchemika u dołu. Alchemik, daj mi coś dobrego. Okej, co ty masz? Normalne pociski, dobra, to odpadają, bo to były pociski z zwykłego tak shootera. Tak shooter nam tutaj nic nie da. Zdecydowanie nic. A jajku, specjalnie spowalniam teraz gierkę nawet, żeby mieć w ogóle szansę na cokolwiek. Dajmy speeda razy 5 może lepiej. W sumie pograliśmy na większym speedzie, mam wrażenie. Ten jest genialny. Ten jest po prostu genialny. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak on strzela tymi pociskami. Cudowne, to jest cudowne. Ice małpka? Tak to wygląda, jakby to była ice małpka. Tylko, że... Daj, bijemy na first. Jak ty bijesz? Pokaż mi jeszcze raz twoje ataki. Dobra, to jest ten z kolcami. Nie, to będzie dobre. To będzie dobre. Zostawiamy go w tej postaci. To będzie dobra jednostka. Będzie nam ona dużo pomagała. Kolejna jednostka, powiedzmy, gdzieś tutaj. Kolejny ice. Dobra, ale może coś z niego uda się wykrzesać. Z pociskami. Dużo pocisków oczywiście. Może być to ciekawe. Tylko nie wiem, czy chce mi się bawić w celowanie. Chyba niekoniecznie. Nie będę chyba tutaj celował. Ale jak to jest wszystko drogie teraz. Dobra. Dobra, wykombinujmy coś. Powiedzmy ty. Duży zasięg. Duży zasięg, muszę powiedzieć, tylko że nie wiem, co on robi. Jeszcze nie mam prawdziwego pojęcia, co on robi, więc go zmienię. Po prostu go zmienię, bo nie wiem, co on robi. Podążanie. Znaczy, przeskakiwanie między celami. Kwestia, co to są za pociski. Co one potrafią. To byłoby trzeba tutaj przyuważyć teraz. Co to są za pociski. Tego bym zmienił chyba. Zaryzykuję. Spróbuję znaleźć innego. Ojej, mogłoby zostawić tamtego z ganem. Dobra, potrójne pociski, ale z czym potrójne pociski? Halo, 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 co tam jest schowane? Za tymi pociskami? Ice małpka jakaś. 2000 potrzebujemy aż 2000, żeby to zresetować. No dobra, zbierajmy tyle, zbierajmy zdecydowanie, damy sobie z tym radę, jakoś sobie musimy z tym poradzić oczywiście. Mam bardzo mało życia. Dobra, mag. Pociski maga. Nie wiem, jaki to może być mag. 3000, czyli maksymalnie trzeci tier. To jest maksymalnie trzeci tier, więcej nie ma szans, żeby to było. Ej, zobaczcie. 63. runda, nie ma żadnych szans, to dzięki niemu. Dzięki tej naszej ice małpce, dokładnie mówiąc ice atakom. Tak sobie dobrze z tym wszystkim radzimy. Dobra, to jest dobra jednostka. Ciebie zmienię, bo nie widzę twojego wpływu na grę w ogóle. Okej, skill. Mamy skilla, a lubię skille, bardzo lubię skille, więc zdecydowanie zostawimy to. Dobra, to jest mortar. To jest mortar, już to widzimy. Tylko ciekawi mnie jedno. Oddech smoka bije bardzo szybko, czyli jak mortar będzie tutaj się zachowywał wtedy? Czy będzie też bił tak bardzo szybko, tak jak oddech smoka powinien bić? No właśnie, to mnie mega ciekawi. Zobaczmy teraz. Okej, strzela, widzicie? Strzela mega szybko, dobra, czyli to będzie dobre. To jest dobra jednostka, bo ona będzie biła naprawdę mega szybciutko. Kolejną jednostkę postawmy i cóż to staniemy? Bumerang, nie wiadomo jeszcze z czym. Losujmy dalej. Potrzebuję coś ciekawego wylosować sobie. Na razie wiecie, nie będę mógł wykombinować, co to jest za jednostka. Ale zaraz oczywiście na wyższych levelach. Na razie nie skupiamy się już na niższych poziomach. Idziemy wyżej, idziemy minimum, żeby ona kosztowała nas około 5 do 6 tysięcy. To jest takie minimum do analizy. Dobra, powiedz mi jeszcze, zrestujmy. Dobra, teraz on będzie cokolwiek robił, będzie bił tutaj, jak będzie Moab. Zobaczymy wtedy, co on potrafi. Ej, zobaczcie, jak on klepie, zobaczcie, jak ten tutaj bije. Okej, to jest moc, to jest moc. Dobra, i teraz ty się odezwij. Nie odezwałeś się. Ha, teraz pytanie, co ty masz w takim razie w sobie, że nic nie zrobiłeś? Bo on powinien cokolwiek strzelić, a nic nie zrobił. To może znaczy, że jego atak jest jakby... słaby. Albo jest wioską, albo z czymś innym. Zmieniamy go. Okej, skill. Uwielbiam. Ten upgrade ja uwielbiam. 3-4. To jest bardzo mocne. 4-4 jest jeszcze silniejsze, oczywiście. Ale zobaczmy, co to jest za jednostka. Zasięg nie za duży. No ale zobaczymy zaraz, co ona potrafi. Nie recytujemy oczywiście wioski, bo korzystamy z zalet wioski w tym momencie. No bo żeby bić kamo, potrzebujemy tą wioskę zdecydowanie mieć.
Ej, no dawajcie mi coś tutaj bliżej. Chcę zobaczyć cokolwiek tutaj jak robię. Nie ma jakiegoś dużego damage'a, widzę. Oj, coś się boję, że to jest coś słabego. To jest coś słabego. Dobra, zmieniamy go. Zmieniamy go od razu. Od razu. Nie, to nam nic nie da. Nie chcę! Nie chcę wioski! Nie zablokuj mnie na wiosce teraz. To byłoby smutne. Okej. Kolejny mortar? Dobra, dobra. Mamy teraz małpkę. Super małpkę. Nie wiem, czy to jest super małpka jako super małpka ze standardowymi pociskami, czy jest ona troszeczkę inna, bo jeśli to jest standardowa małpka, to ją zmienimy. Po prostu ją zmienimy dla zasady bardziej. Dla zasady ją zmienimy, żeby nie grać tym, co jest standardowe. Ale mam wrażenie, jakby to był atak maga. To jest atak maga, to nie jest standardowa super małpka. Ale to ja wiem, co to jest. To jest Arcane. To jest zdecydowanie Arcane. Zobaczcie na te pociski. One są specyficznie duże. To jest Arcane. To jest dobra super małpka. Ona jest naprawdę silna, bo Arcane ogólnie ma duży damage na moaby, więc on mi się przyda. Jeden pod strongi, drugi pod firsty. Zdecydowanie to będzie bardzo mocny teraz w tym momencie setup, że powinniśmy dojść nawet daleko. Dlatego też postawimy sobie kolejną super małpkę na środku. I mamy z Heli, mamy Helkę. Helka, co masz w sobie? Pokaż mi, Helka, co ty potrafisz. Pociski Saba? Czy to są pociski Saba? Zobaczcie sobie. Jeszcze raz, czekaj, podejdę może tutaj bliżej. Wydaje mi się, że chyba to są pociski Sabowe. Tak, po prostu naprowadzające. Dobra, to są pociski na pewno Saba, ale zmienimy to. Wiecie co, chciałbym wydać troszeczkę więcej pieniędzy. Okej, tyle nam wystarczy. Teraz co ty posiadasz w sobie? Co ty umiesz? Pokaż nam, co umiesz. Nic nie umiesz? Chyba nic. Zdecydowanie nic nie umiesz. Teraz co ty posiadasz w sobie? Pokaż mi teraz, co ty umiesz. No pokaż. A tak, dobra. Zwykłe darty odpadają. Zwykły dart znowu. Odpada. Zdecydowanie odpada. Piąty tier, ale no wiadomo, że to nie jest standardowy Juggernaut. Co ty posiadasz, Juggernaucie, w sobie? Pokaż nam teraz swoją siłę. Coś atakuje on. Nie, to jeszcze nie atakuje, bo jeszcze nie widać jego. Dobra, teraz szczela. Nic nie robi. On nic nie robił, więc coś bezużytecznego tym było. Kolejna zmiana. Nie chcę glugenerów. Ojojku, ale mnie teraz zaklinowali oni. Chyba go będę musiał zostawić. Tylko co ty masz w sobie? Może coś mocnego przynajmniej? No daj mi coś przynajmniej bijącego. Przynajmniej coś bijącego ty nie bijesz. Ty nie bijesz. Masz bezużyteczny jakiś atak. Nic nie robi. On całkowicie nic nie robi. Nie. Nic. Nic. Całkowicie. To jest jednostka bezużyteczna. No dobra, takie też oczywiście się zdarzają, więc nic na to nie poradzimy. Restujemy teraz tą jednostkę w takim razie. Mogłem zostawić samolot, tak naprawdę. Alchemik. Alchemika zmieniamy, nie chcę alchemika. Wioska. Wioska oczywiście zmieniamy, prawda? Wioski też nie chcemy. Tutaj nie wiem, co mamy. Ice małpka? Może być coś ice'owego. Coś ice'owego może być zdecydowanie. Tu są normalne pociski. Darting gun bez sensu. Glugunner. Udający chyba znowu Ice Małpka, bo ktoś z was jest Ice Małpką w takim razie. Nie, on jest Ice Małpką. Ice Małpką przecież. Dobra, okej, okay, przecież on był Ice Małpką. Kolejna zmiana. Nie mam pomysłu, co to jest. Nie mam całkowicie pomysłu, chociaż coś ładnie stunuje. Jakby zastunował ich do zera, nie do zera, więc to nie jest to, co bym chciał. Ta jednostka jest kusząca, bo ona nas boostuje leciutko. Ale ona boostuje tylko tą jedną małpkę. Ja nie wiem, co ona robi w ogóle, więc ją też. To jest okej. To będzie kozak, tylko co ty posiadasz? Jeśli to jeszcze ma coś mocnego w sobie, gdzieś tutaj jest snajper. Ty jesteś snajperem? Nie jesteś snajperem? Ty jesteś snajperem? Nie, też nie jesteś. Nie mam żadnego pojęcia, kto to jest. Okej, co tu mamy? Aha, to lasery. To może być... Darting gun?
Darting Gunner to może być. Chyba tak, tak mi się wydaje, że to chyba Darting Gun będzie. Tak mi się wydawało, że to są jego pociski. Chyba zmienimy sobie tego na coś innego. Wydam mnóstwo pieniędzy, więc liczę na coś mocnego. Trzymajcie kciuki, żeby coś mi się fajnego wylosowało. Okej. Pytanie, co robisz? Masz zwykłe pociski. Masz zwykłe, standardowe pociski, ale mogę cię szybko zmienić. Próbujmy. Jest, dostałem wioskę, naprawdę, serio. Czy dacie mi cokolwiek bijącego, coś co ma jakiekolwiek ręce i nogi? Czym ty strzelasz? Pociski maga. Nie, nawet nie. Ej, ty nie zadajesz damage'a. Okej, ciekawa jednostka. Kwestia... Dobra. To jest... Glaivelord. Glaivelord, zdecydowanie. Czyli bumerang, górna ścieżka z dolną. Czyli 5-0-2. Tak? Dobrze mówię? To może być albo 5-0-2, albo 4-0-2. Mi się wydaje, że 5-0-2, bo dużo wydaliśmy pieniędzy i było warto. I było warto, bo ta jednostka może nam całą grę wygrać. Zostawiamy go już. Nie zmieniamy go zdecydowanie. Tego też zostawimy, chociaż on też ma potencjał. On ma potencjał, a nie w tej postaci. Skill spoko, bardzo przyjemny, ale nie daje nam potencjału ten atak jego, więc go zmieniam. Zaryzykuję. Dobra, ataki dostaliśmy tak shootera górnej ścieżki, to jest czwarty tier górnej ścieżki, co jest całkowicie bez sensu, bo jest bardzo taniutko nam on wychodzi normalnie. Nie mam pojęcia, co to jest. Usuwam. Piąty tier. Dobra, zostawimy go tylko dlatego, że to jest piąty tier. Bo ten piąty tier daje nam pieniądze i daje nam ciernie, a ciernie grają. Ciernie po prostu będą brały udział w zabawie cały czas. On też coś musi robić. Zobaczcie, damage jakiś tam leci. Dostajemy 1000 za rundę od niego, więc to jest ładny wynik. I zostawimy go nawet tylko dlatego 1000 za rundę. To może być dobry deal. Kolejna jednostka, oczywiście, pierwsze co, lecimy do góry. Okej, mamy super małpkę. Co ta super małpka potrafi? Zobaczmy teraz to. Co ona potrafi zrobić, a później będziemy ją resetowali na coś innego. Nie widzę damage'u, więc resetujemy ją. Bez damage'u resetujemy. Nie ma damage'u, resetujemy. Dobra, zasięg duży. Coś ona robi. Dobra, Glugunner. Glugunner to jest. Zmieniamy. Nie chcę Glugunnera. To nie jest dobra jednostka, według mnie. Na taką zabawę. Tutaj mamy... I co on robi? On strzela na pewno. Standardowe pociski ma. Zmieniamy. Rakieta doszła nam jeszcze. Nie. Jakiś standardowy pocisk znowu. Jaki zasięg! 5-5-4! Tylko znowu nie wiem, co ty bijesz, ty nic znowu nie bijesz i kosztujesz 32 tysiące za zmianę. Czemu? Czemu aż tyle? Masz skilla Sub-Zero i to jest dobry skill. To jest okej, wszystko uruchamiamy. Wszystko uruchamiamy w tym momencie. Koniec zabawy. Potrzebujemy damage'a. Co się stało? Co się stało w tym momencie, że go per shot zabiliśmy? Co się tu wydarzyło? Co się teraz właśnie stało? Ej, o co, come on? Kto jest taki kozak, przekozakiem? Milion. Mówiłem, że on nam zrobi grę? Mówiłem o tym? Mówiłem. On nam zrobi grę. I tak faktycznie było. No dobra, resetujemy teraz tego. 32 tysiące łącznie, 60 tysięcy ponad wydamy na tą jednostkę, ale oby było warto. Dobra, ajojku, serio? Ty przynajmniej boostujesz. To jest piąty tier alchemika, ale jest 5-5-5 nie do zmiany. Zablokowaliśmy się już w tym momencie. Jesteśmy zablokowani. Jakiś tam damage to robi niby. A czy to jest dużo? Chyba niekoniecznie, ale mówiłem, tu już nic nie zrobimy z tym. Mamy skilla, możemy go używać i to jest wszystko, co możemy zrobić z tą jednostką. Nic więcej nie zdołamy. Restujemy teraz tego kumpla. Wioski nie chcemy, może podresetujmy troszeczkę go pierw. Okej, zyskaliśmy jakąś jednostkę, która cokolwiek bije. Chyba magiem jest, tak mi się wydaje, to chyba będzie mag jakiś.
Ej, czemu ty masz tyle rąk? Co tu się dzieje z tobą? No to jest jakiś mag. To jest jakiś mag. Zdecyduję go, jak tylko będę mógł na coś innego. No może to będzie dobre. Może to będzie dobre. Nie, to jest jakiś... Ej, co to jest za jednostka? Co to jest za jednostka? Ej, serio, co to jest za jednostka? Bo to... Te ataki alchemika są od tego z tyłu, a od niego nie mam bladego pojęcia, co jest. Naprawdę, nie wiem, co jest od niego. Jest coś mocnego, bo widzicie, leci ten damage, więc coś tam musi być bijącego. Dosyć mocno bijącego nawet, bo nawet sam skill jak odpalę, to naprawdę to jest różnica w obrażeniach. Zmieńmy go. Dobra, kolejna jednostka tego typu. Damage nie leci nie jest tak szalony jak przedtem, więc go zmienimy na Gluganera. Gluganer nic nie robi, więc go zmieniamy. Kolejna jednostka. Dobra, coś tam bijesz, ale... A dobra, zwykły atak. Zwykły atak masz. Zmieniamy cię. Nie chcemy zwykłych ataków. Nie chcemy zwykłego ataku. Musi być coś dziwnego. Zwykły dar tutaj leciał przed 3 sekundą. Jak widzieliście, zwykły darcik, to nam nic nie daje damage'a. Okej, mamy samolot i mamy spowolnienie. Tylko 40 tysięcy za spowolnienie. No nie. No nie! Czyli wiem, że jest jeszcze bombka, prawda? Bombka zawsze spoko jest. Ona zawsze nam dużo tutaj będzie, no, pomagała. Ale czy ja wiem, czy chcę tyle pieniędzy na bombkę wydać? No chyba nie. Wydaje mi się, że możemy spokojnie zadysponować te pieniążki troszeczkę lepiej. Lepszej jednostki za to postawić. Dajmy speeda 25. Myślę, że spokojnie powinniśmy się chwilowo utrzymać z tym, co mamy tutaj aktualnie. Tym bardziej, że nasza super małpko bumerangowa jednostka tutaj wszystko nam na razie będzie rozgramiała. My potrzebujemy natomiast troszeczkę się utrzymać dłużej, a czy troszeczkę dalej dojść, żeby coś lepszego sobie postawić, chociaż widzę, że są za duże lagi, więc muszę już teraz w tym momencie coś wykombinować lepszego. I no, tego bym zmienił chyba zdecydowanie. Tak mi się wydaje, że to jest jednostka zbędna, tak troszeczkę. Ale żeby to w sensie, że go sprzedam i postawię tutaj kogoś innego, wylosuję sobie. Co dostałem w tym momencie? Nie wiem. Nie mam tego pojęcia, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, kogo otrzymałem w tym momencie. Coś zapewne, ale nie mam pojęcia, co takiego. Więc no cóż, mogę na to poradzić. Te ataki są DB, zobaczcie, jak to po prostu rozgramia to wszystko. Wszystko to rozgramia, dosłownie. Nie ma żadnych szans na przetrwanie, tutaj nic. Dosłownie nic nie może przejść, bo tutaj jest... Dobra, ej, to jest the biggest one. Czyli piąty tier... Mortara ktoś tutaj ma. To jest piąty tier Mortara. Tak by się wydawało. To jest właśnie to. Resetuję znowu. Okej. Okay. I śmagę, tylko... Chyba Mortarowy znowu widzicie. Zobaczcie na ten damage, jaki on jest duży. To jest znowu mag od Mortara. I chyba ten też strzela Mortarem. Czyli że Fenix oraz on strzelają po Mortarze. To może Fenix nie, ale on na pewno. On na pewno, zobaczcie na jego damage, jaki jest olbrzymi wręcz. To jest na pewno coś strasznie, strasznie silnego. Okej, okay, użyjmy teraz skilla jeszcze tego. Zobaczymy, czy on się przemieni w normalnego, czy będzie sobą, czy dostanie nowy, no, całkowicie nowy atak, bo to może być ciekawe. Tak, dostał całkiem nowy atak teraz, widzicie? Po zresetowaniu jego, czyli po zmianie jego na Feniksa, on wrócił z czymś całkiem innym. Zresetujmy go znowu, zobaczymy, czy faktycznie... To jest jednostka, która może się resetować w taki sposób. Za darmo wręcz. Może się resetować na coś innego. Nie, mamy tą samą, ten sam atak. Spróbujemy znowu to użyć. Oczywiście spróbujemy znowu tego użyć. To jest mocne. To jest jak się bardzo mocny atak. Chyba, że on taki był od początku. Był właśnie bomb shooterem, tego nie zauważyłem. Jak teraz znowu będzie był bomb shooterem, znaczy, że taki był. Uwaga. Co masz w sobie? Bomb shootera? Czy coś innego? Ataki, ej, atakuj? Bomb shooter, dobra. Czyli taki po prostu on był, nie resetuje się jednak, więc niestety, no moja nadzieja troszeczkę zgubiła się tutaj, no ale cóż, okej, nieważne, mniejsza z tym. Dobra. Zobaczmy, co będzie tutaj. To jest darting gunner chyba tak. Tutaj zwykłe pociski, musimy to zmienić, ale to jest drogie to będzie. Dobra, mamy pieniążki, dobra, super. Spektra. W tym momencie zyskałem standardowe pociski. Ojojku. Standardowe pociski, więc troszeczkę szkoda,
postraciliśmy tutaj na naszej nowości, na nowej jednostce, mogliśmy tutaj ładnie wylosować. No ale dobra, liczę na to, że damy radę jeszcze na coś innego, chociaż czy może te bombki są inne? Nie, bombki są standardowe też. Czyli wszystko jest standardowe. Szkoda. Ale dobra, zobaczmy teraz może maksymalną rundę. Już nie będę stawiał więcej jednostek. Może jeszcze resetuję tego w międzyczasie, jak zdołam na coś innego. 30 tysięcy i tak potrzebuję. Ale zobaczymy, do tej rundy dotrwamy. No i czy jest na sprawdzenie naszej 140 rundy i nowej jednostki. Dobra, mamy coś fajnego. Dobra, mamy go, ale to jest chyba standardowa jednostka. Chyba tak mi się wydaje. To jest chyba standardowa jednostka, ale zobaczmy, czy pokonamy tą rundę. Myślę, że bez żadnego problemu, co? Bez problemu, prawda? Easy, powinniśmy to pokonać. Mamy takie silne jednostki, że to nie powinno być dla nas żadne dosłownie wyzwanie. To powinno po prostu być rozgromione w tym momencie. Tym bardziej teraz, jak jeszcze się dołączył nasz kolega, zero szans mają chyba, prawda? Nie mają szans. Specjalnie te skilla nie używam. Może źle, że nie użyłem skilla od razu. Może troszeczkę źle. Ale 10 tysięcy mamy na naszym bumerangu. Bumerango, no super małpce, ale fajny wynik. I tak czy jak jest to dobry wynik. Pamiętajcie oczywiście zostawić kciuka w górę i napiszcie, która jednostka, która kombinacja jest według was najsilniejsza. Niekoniecznie tak, co widzieliście u mnie. Może być to, co widzieliście u mnie, ale jeśli znacie inne ciekawe kombinacje, napiszcie, jakie wam się udało uzyskać. Dzięki wielkie i do kolejnego materiału. Na razie. Hej, hej, pa!